Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, zanim udam się na tymczasowy urlop, chciałabym Wam tutaj zostawić vloga dzisiaj w takim bardziej pozytywnym klimacie. No i właśnie chciałabym opowiedzieć o tym, jak to jest być wolontariuszką fundacji, jak zazwyczaj ludzie reagują na wolontariuszy i ogólnie co uważam, że jest takiego ciekawego w tym doświadczeniu. Ja pierwszy raz zostałam wolontariuszką w roku 2020 i byłam nią, dopóki pozwalał mi na to staw skokowy. Niestety potem musiałam się poświęcić bardziej rehabilitacji i dodatkowo w tym roku, zanim dopadły mnie tu sprawy ginekologiczne, no to też przez jakiś czas właśnie bardzo aktywnie działałam. No i właśnie. Ja uważam to doświadczenie za ciekawe, bo można w ten sposób pomóc ludziom. Zresztą, nie oszukujmy się, fundacja pomagała pacjentom onkologicznym, a leczenie onkologiczne w Polsce jest niewyobrażalnie drogie. Naprawdę, ja sama cierpię na dwie choroby, które podlegają pod ginekologię onkologiczną i wy nawet sobie nie wyobrażacie, jaką ilość pieniędzy to kosztuje. Ponadto można w ten sposób zwiedzić wiele ciekawych miejsc, tym bardziej, że w fundacji, w której ja działałam, akurat była ta swoboda wyboru miejsca, dni tygodnia, w jakie się działało, więc tu jak najbardziej na plus. Oczywiście, wiadomo, to była taka tradycyjna forma zbierania pieniędzy do puszki, niemniej, no wciąż, jak widzicie, praktykowana w Polsce, no i ja tam akurat nie mam nic przeciwko, zawsze to jest, wiecie, jakaś pomoc, zawsze coś tam się uzbiera, no a przy leczeniu onkologicznym, które często sporo kosztuje, no liczy się tak naprawdę każdy grosz. Więc tutaj no jak najbardziej. No i właśnie powiem Wam, że ludzie różnie reagują na wolontariuszy. I wbrew wątpliwościom, no to nie jest tak, że wszyscy odmawiają rzucania do puszki, bo wiecie, nie ufają, tylko takim najczęstszym powodem, dlaczego ludzie odmawiają, to jest to, że po prostu ktoś im odmówił pomocy w przyszłości. No i ja jakby uważam, że no tak trochę nie tędy droga, bo teraz wyobraźcie sobie łańcuch, w którym wszyscy wszystkim odmawiają pomocy, bo ktoś komuś kiedyś nie pomógł, po prostu upadają wszystkie placówki, upadają wszystkie szpitale, no i dochodzi do tego, że nie ma żadnej opieki zdrowotnej. No nie, właśnie my od tego jesteśmy społeczeństwem, żeby sobie nawzajem pomagać. I oczywiście to nie jest tak, że to musi być pomoc tylko przez rzucenie do puszki, bo pomagać można naprawdę na wiele sposobów. Na przykład można dawać wsparcie psychiczne. Albo jeżeli jesteś psychologiem, możesz przykładowo rozważyć zostanie tutaj właśnie psychoonkologiem. Więc naprawdę sposobów na pomoc jest naprawdę mnóstwo. Powiem Wam, że w ogóle odkąd nagrywam vlogi na zewnątrz, to pierwszy raz jest tutaj aż tyle komarów. Chyba jest to spowodowane deszczem. Wczoraj przechodziły naprawdę gwałtowne nawałnice przez Oleśnicę. No i tak to wygląda, że muszę się co chwilę opędzać. Ale spoko, jakoś przetrwam to. Mnie się cieszy, że mogę pobyć trochę na świeżym powietrzu, bo naprawdę wczoraj przez te nawałnice człowiek cały czas siedział w domu. Ale w ogóle, no działanie fundacji jest fajne, tak? Jest ta satysfakcja, że się komuś pomaga. Jest miła atmosfera w zespole, często jest dzielenie się nawzajem wrażeniami. No i naprawdę to jest po prostu super. No i też ludzie, powiem Wam, różnie reagują. Większość pozytywnie całkiem. Kurczę, znowu te komary. Ech, ja nie mogę, chyba jakaś chmara. No, w każdym razie ludzie są zazwyczaj pozytywnie nastawieni, bo wiadomo, to jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Często powtarzają, że prawda, grosz do grosza i tak dalej. I naprawdę, no jest całkiem spoko, ale tak poza tym to często się słyszy, że na przykład pani dobrze z oczu patrzy, to wezmę, rzucę.
No, można porozmawiać, można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy od innych i naprawdę jest to jak najbardziej spoko. Tak poza tym to też czasami są takie reakcje na zasadzie, że albo ja komuś pomagam i powiem tak, no jakby dla mnie to jest spoko, że pomagają ludzie swoim bliskim. Wiadomo, że oni są pierwsi w kolejności, więc no dobrze, że chociaż tak działają. I swoją drogą, kurczę, chyba coś mi w rękę ugryzło. Ech, a się to jak pryskałam tymi sprayami przed wyjściem z domu. No, jeszcze tu lata zaraza. No i w każdym razie też są negatywne reakcje. I tutaj zdarza się, że zdarzają się teksty, że na przykład proszę się wziąć za uczciwą pracę, albo ludzie też. Wybaczcie, że tak macham, ale naprawdę się opędzam. Zdarza się, że ludzie też na przykład mówią, że a nie, mnie to nie interesuje, ja nie rzucam na ulicy, albo w ogóle się odwracają i robią ten zwrot na wasz widok. No jakby ludzie, no tak się nie robi, nie chcecie rzucić, to po prostu mówcie, że nie chcecie rzucić i tyle. I nawet nie musicie podawać powodu. Tylko no naprawdę najgorsze, co można zrobić, to kiedy ktoś się odzywa bezpośrednio do was, to po prostu przejść koło tej osoby bez słowa. No naprawdę, no nie, nie wypada. Takie zachowanie jest niedojrzałe. Normalnie to będzie najbardziej rekordowa ilość ukąszeń po tym vlogu, no ale trudno, no. Trzeba się trochę poświęcić. W każdym razie ja miło wspominam bycie wolontariuszką i was też do tego zachęcam. Naprawdę, na temat tego, jak ludzie reagują, mogłabym napisać książkę. I kurczę, właśnie w tym momencie, patrzcie, już tutaj koło palca mnie ugryzło, zarazy wredne, no ale cóż, bywa. Jeżeli macie taką możliwość podjęcia działania w jakiejś fundacji, to was gorąco do tego zachęcam, bo jak już mówiłam, większość ludzi fajnie pomaga, fajnie reagują na wolontariuszy. No i przede wszystkim tutaj, jeżeli dana fundacja jest zweryfikowana, tak, jest sprawdzona, no to też was zachęcam do wspierania. Ja przykładowo często rozdawałam też ulotki potwierdzające wszystkie dane na temat fundacji, której akurat ja pomagałam. W sumie tyle. Dzisiaj taki, widzicie, luźny vlog. Mnie teraz przez jakiś czas nie będzie, bo też wyjeżdżam w pewne miejsce. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłego dnia i na razie!